Hej, czwarta część zarybień tego mojego nowego stawu, na którym można już łowić. Teraz wam pokażę zarybienia wykonane w czasie kwiecień, wrzesień 2023. W głównej mierze będą kolorowe ryby, będą takie zazwyczaj nieduże ryby. A dopiero następny film z zarybień będzie z takimi większymi rybami. Więc co, lecimy od największej bomby, czyli od złotych orw jazi 50 cm, które są całe białe, tych ozdobnych jazi. Wydaje mi się, że połowa z was nie widziała nigdy jazia 50 cm na oczy, a 90% z was albo i więcej nie widziało ozdobnego jazia w tak dużym rozmiarze. Więc lecimy z zarybieniami 2023 tego mojego nowego stawu. Słuchajcie, teraz będą potężne ryby, takich jazi to ja jeszcze nie widziałem. Zrób zdjęcie jak możesz. Taki potężny złota orfa i takich orf tutaj mamy kilka. To będzie taki rarytas łowiska, ja nie znam osobiście łowiska z takimi rybami, tych oczywiście złotych orw potężnych, przerobniętych od tej więcej, właśnie takie żywotne. No i co, najpierw zmierzymy, tylko zobaczymy ile mają centymetrów. Słuchajcie, ja zwykłego jazia takiej miarce nie widziałem, 45 cm. Zwykłego jazia nie widziałem tak dużego, a co dopiero złotej orwy, czyli białego jazia. Daj jeszcze większe, możesz zdjęcie zrobić, plus nie możesz. Taki biały jaź. 50. No nie ma. 49 cm. No to kurde, jeszcze miesiąc będzie miał 50 cm, miejmy nadzieję. Półmetrowe jazie. I to takie białe, złote orf, one się pana przebarwiły i w taki sposób przynajmniej wydaje. Obkręci się, zaraz poleci. Kolejny. Ile centymetrów? Takie samo jak tamte wszystkie, 40, no ponad 45 lekko. Dobra. Oczywiście do wody. Tutaj mam kolejne, czyli w sumie ich było łącznie chyba 7 czy 8. Ten to wygląda jak leszcz. Zaraz, ile centymetrów? Będzie miał 50 czy nie? Ale one fajnie takie przebarwione już w tej jazie. Ja tych, kurde... No, prawie 50, 40 też 9. Prawie 50, możemy zdjęcie zrobić, czekaj. Matomiarka, takie matomiarki są u nas dostępne na sklepie. I widać, że takich ryb się jak najbardziej przydają. Jest to miękki materiał, gdzie ryba się na nim nie poobija. I fajny do mierzenia ryb. Dobra. Poszło? Dobra, dorybianie stawu karpiami, koi, wszystkie takie fajnie ubarwione. No to się fajnie będzie tutaj kameleonował. Ten fajny. Wygląda fajnie widoczne. Jak podrosną. Niektóre japońskie, ten chyba japoński. Dobra, około 15, może 20 takich kajaków fajnych. Około 30 jesiotrów, takich małych, to są dwumiesięczne, ale mają też kilkanaście centymetrów. Trafię tutaj do tego mojego nowego stawu. Dobra, ja nie będę pokazywał każdego pojedynczego wypuszczenia, około 30 sztuk takich. One pewnie na jesień będą miały około 30 centymetrów, tak myślę. Mhm. 40 amurów i 40 tołpyg. Z tego względu, że staw jest powiększany, no to trzeba trochę ryb dopuścić. Tołpygi da się celowo łowić, tołpygi mają duże przyrosty. Ta tołpyga z rok będzie miała między kilogram a dwa. Potężne przyrosty tołpygi mają w Polsce, jeżeli mają w miarę warunki i troszkę większy stawik. Ten stawik na te tołpygi powinien wystarczyć przynajmniej na te ilość sztuk. No niektóre już są takie większe. Więc 40 takich tołpyg, możliwe, że będziemy nagrywać w przyszłości filmiki, jak celowo łowić tołpygi. Więc to będzie po części też taki staw tołpygowy. Mamy też tutaj amury, co zresztą możesz pokazać. Jest 40 amurów, bo tych amurów wcześniej tutaj w stawie było, nie wiem, 30. Chcę, aby trochę ich było. No i tam jeszcze bolenie powinny być. Teraz. Są i też bolenie. Zresztą widać takie kilku centymetrowe. Ja te ryby tak tutaj zleję, aby raz, żeby było widać, a druga sprawa, aby trafiły do wody. O, są bolenie. 40 niby sztuków tu powinno być, ale nie wiem, czy tyle było. A może będzie tyle. Tak, tutaj mam kilka boleni. Drapieżniki, które wstawię, chcę mieć, no to okonie, strągi i właśnie bolenie. Może jakieś jeszcze pojedyncze sandaczy się wpuścić. Szczupaków za bardzo nie chcę, sumów nie chcę, ponieważ będą mogli mi te kolorowe ryby wyjeść. Mam w tej wstawie dużo uklei, dużo stynki, słonecznicy, więc ten boleń będzie miał na czym żerować. Do stawu też trafia węgorz. Będę chciał troszkę takie węgorzowe łowisko zrobić. Dobra, mordo, leć. No. Ze 40 karasi leci do wody.
Niektóre są bardzo ładne, to zresztą zaraz pokażę. Między innymi takie. No i powinny się cieszyć w tym roku. Takie karasie na pewno bardzo fajne uatrakcyjnienie wędkowania, zwłaszcza dla młodych adeptów wędkowania oraz ogólnie dla rodzin. Takie złote rybki prawdziwe. Mamy tego około 40 sztuk, niektóre są naprawdę takie bardzo złote, niektóre są czarno-pomarańczowe, różne kolorki. Kolejna garść, jedna mi tam wypadła. No i mamy tego około 40 sztuk, może więcej, niektóre nawet są takie większe, zresztą widać. Dobra, takie bardzo piękne karasie Szunbunkin. Lecę oczywiście do wody. Jest tutaj dużo takich fajnych, kolorystycznie. Bardzo ładnie wyglądają, to zresztą widać. Ten na przykład jest bardzo ładny. Na pewno będą fajne, jak podrosną lekko. Niektóre z nich mają takie fajne, weloniaste płetwy. Patrzcie. Bardzo ładne rybki. Stawowe. O, ten jest na przykład fajny. 30 sztuk karasi. Karasz Szunbunkin tak zwany. Czyli coś takiego. Niektóre mają takie fajne, weloniaste płetwy długie. Więc całkiem fajna ryba. Dwulatek to jest. Oraz roczne karpie koi. I tutaj jest ich około 100. Niektóre są japońskie, niektóre są zwykłe, a większość jest mieszana, mieszane Japończyki ze zwykłymi. Są tutaj różnej maści. To jest akurat karaś na przykład. A jest też dużo fajnych karpi koi. Tutaj na przykład chyba karp koi, tak. Karpie i karasie oczywiście idą do wody. Patrzcie, jakie niektóre są fajne. O, tam był akurat karp. Większość karpi jest mieszanką eurokoi oraz japoński. Dobra, niech idą. Do stawu leci ze dwa karpie koi, o właśnie takie, taka mało spotykana sobie barwa, niczym się nie wyróżniają, ale dla mnie się podoba, taki ciemny i biały brzuszek oraz tutaj drugi będzie taki sam, to jest akurat karaś, ten karaś wyciął z domny, taka w miarę dość długawa płetwa, niech sobie idzie, zaraz mi tam pomogę odpłynąć. No i kolejny właśnie z tych karpi, z takich ciemnych, czarnulce, czarne karpie, też w sumie takiego fajnie złowić. Kolejny z karasi ozdobnych. Ten napakowany ikrą ma gruby brzuch, więc fajnie, niech się rozmnaża. I chyba jeszcze jeden karp. Karaś, wróć. Taki karaś, mało spotykany kolorystycznie. I tam jeszcze mam jednego węgorza, ale nie wiem, czy mi się uda go złapać. Jest i też węgorz, który sobie powolnym krokiem idzie do wody. Ja mu to przyspieszę. W sumie to on wie, gdzie jest woda. Patrzcie, jak sobie się wśliznął. Koi lecą na ten większy staw, tak aby sobie tutaj rosły, trzymały się. No i co? No i będzie można je łowić. O, ten na przykład fajny, patrzcie, jakie fajne główki mają, takie charakterystyczne. Dobra, niech lecą. No i w sumie te też są fajne. Z góry tak się patrzy, to są fajne. Dobra, poszły. No i mamy owe kijanki, calutkie, białe, biało-różowe takie. 5 sumików takich. Leci tutaj do stawu. Coś takiego, ale czerwone oczy mają fajne i fajnie się maskują na tym białym podłożu. Takie sumiki raczej żadnych szkód nie zrobią, za 2 czy 3 lata też raczej żadnych szkód nie zrobią, bo będą miały raptem 2-3 kg, a do 10 lat spokojnie by się je odłapało. Wydaje mi się, że one często będą łapane na jakieś kawałki wątróbki czy na rosówki. Jeżeli będą robić szkody, w co wątpię, to wtedy się po prostu odłapie. Zrobić jakieś zawody sumowe, niesumowe, czy nowe wątróbki, czy coś, ale wydaje mi się, że nie będzie z nimi problemu. 5 sumów albinosów. Rzadko spotykana ryba. Kolejne zrybienia stawu, między innymi poleci kilka kleni, standardowo karpie koi i bardzo ładne karasie. To jest karaś, trzeba powiedzieć, że bardzo fajna kolorystyka, taki. No i co, i chyba 4 klenie, jak się nie mylę, takie klenie już fajne. Coś takiego, dobra, ja je tutaj zacznę wpuszczać. Myślę, że każdego nie będę pokazywał, jak wpuszczam, bo to po takie powtarzalne ujęcie się robi. W każdym razie 4, no właśnie, to ruchliwe, bardzo przydałoby się dwoma rękami je brać. Tak ruchliwe, że ja chyba będę musiał wyłączyć kamerkę i normalnie wpuścić takie kleniuchy. A i właśnie, dostałem nowy gatunek ryby tutaj do stawu, certę. Więc nowy gatunek mamy w stawie. Certa, na razie jedna sztuka, potem będzie więcej. Nowy gatunek wjeżdża nad staw. Jest to krąpioleszcz, a dokładnie to sapa.
ryba rzadko spotykana. Spotykana, jeżeli już, to nad Bugiem, przynajmniej słyszałem, że są nad Bugiem. W ogóle bardzo ciężko odróżnić od leszcza czy od krąpia. Jeszcze jak jest mała, to jeszcze okej, ale jak jest większa, to bardzo ciężko odróżnić. Ma troszkę inny pyszczek, no i płetwę górną. Więc około 50 sztuk leci do stawu. Jest to już około, nie wiem, 30-40 gatunek ryby w stawie. Mam nadzieję, że się uchowają. Mają takie około 6 do 10 cm. I no, na pewno więcej niż 50 sztuk sapa z hodowli ryb żarnówka obok Siedlec. Dobra, ja je wyłapuję i wpuszczam dalej. 10 sztuk pięknych, grubiutkich, ładniutkich welonów trafia na moje łowisko. Tak, abyście wy sobie też mogli je w tym sezonie, jeżeli będziecie wędkować, to byście mogli je połowić. I pierwsza dziesiątka z 50, w sumie dwa dostałem gratis, z 52 leci tutaj. One widać, że są, że mają, bo, że będą miały tarło zaraz. Patrzcie, jakie fajne ogonki mają, długie. Dobra, niech leci. Chyba już 3 albo 4 wpuściłem i przede mną jeszcze kilka. Niechaj leci. Taki, patrzcie, jakie fajne ogony. Dobra, dobra, worek pół godziny w wodzie leżał. Teraz przejdziemy do wypuszczania ryb. Pokażę wam nowe gatunki, które dołączają do stawu. No i będziemy mieli już 37-38 gatunków. Możliwe, że i około 40 gatunków ryb jest. Więc pokażę wam ryby, które tutaj mam. Możesz pojechać bliżej, tak bliziutko, bo będę starał się krótko prezentować. Mamy m.in. ze sobą świnki, które są rzadkością w Polsce, przynajmniej na stawach. Patrzcie, no jest świnka, ale ja pierwszy raz w ręku świnkę trzymam. Więc świnki lecą do wody. Dobra, ta już poszła. Mam takie cztery świnki, takie dość w miarę spore, które na pewno mi żaden drapieżnik nie zje. Kolejna świnka. No i też mam tutaj chyba około 80 cerk. Więc to też takie rzeczne ryby. Na komercji u Redfisha są ryby rzadko spotykane, które są głównie na rzekach. Tutaj mamy certę czy klenika? Certę chyba, czy klenika tam. Dobra, poszło do wody. Zaraz pokażemy kolejne. Jest kolejna świnka. I teraz będą same certy, tak. Tutaj jest certa. Certy już wcześniej były wpuszczane. Dobra, ja je tak staram się wyjmować szybciej. Tutaj będzie świnka. Dalej certa. No i tutaj same certy. Patrzcie, ale fajne pyski mają certy w ogóle. Takie troszkę leszczowe, ale są dłuższe od leszczy. To chyba klenik? Albo to jest certa? Albo klenik. Nie, klenik jest, tak, jest tutaj około 20 kleników jeszcze małych, tak. 4 świnki z 10 cert i 20-30 kleników takich małych. Więc no, przekrój gatunkowy jest bardzo duży. Około 40 gatunków ryb. Oczywiście wiadomo, no, nie wszystkie te gatunki się rozmnożą, nie wszystkie się uchowają. Ale w tamtym roku miałem tutaj w stawie 30 gatunków. Tak, w tym roku te wszystkie 30 gatunków już w stawie widziałem, bo mi wchodziły w pułapki typu bębenki na przykład. Więc się utrzymują fajnie. Dobra, i tutaj jest jeszcze bardzo dużo tych kleników i cert, więc taka różnorodna ta moja komercja będzie. Nie widziałem takiego łowiska jeszcze. Dobra, ja wypuszczam, jest tego dość sporo. Dobra. I tutaj mamy kolejny gatunek, podgatunek, czyli wzdręgę. Jest to złota wzdręga. Tutaj wpuścimy 10, a reszta takich wzdręg pójdzie do mojego starego stawu, bo tam będą mieli większe szanse przetrwania i rozmnożenia się. Dobra, i oczywiście z wody od razu tutaj wlewamy. Jest takie zrybienie rzadkimi gatunkami. Zarybianie sumami, albinosami oraz węgorzami. Sumki, albinosy oraz trochę tych sznurówek, chyba z 20. No i kilka sumów albinosów, niech rosną. Tutaj mamy leszcza. Taki leszcz, takiego leszcza udało się złowić na PZW. No taki ponad pół kilograma. Około 6 zł może być warty. No i sam sobie uciekł i odpłynął w pięknym stylu. Dobra, mamy 14 jeziotrów. Są to jeziotry albinosy, takie około 50 cm oraz żółte jeziotry rosyjskie. Coś takiego, zaraz wypuszczę, okej. Takie, patrzcie, jakie fajne, kolorystyka jaka fajna.
takie jest pod 50, niektóre może około 60 cm. Dobra, przechodzimy do wypuszczenia. Lunia. I 15-150. Fajnie będzie, jeżeli zimą będę brać. Albino. No. Albinosy oraz rosyjskie 15-150. Takie 50-60 cm. Fajnie będzie, jak właśnie, jeżeli będą na podlodówce. Mam ją rzucić. O. No nie uważaj. Nie można rybkami rzucać, wiesz? Bo może zdechnąć po tym rybka. No. Ale śluzowate. Tutaj mam karasie między 40 a 45 cm, więc same takie bydlaki, co zresztą widzicie, oraz tam linko 45. No karasie potężne, patrzcie sami zresztą. Lecą oczywiście do mojego stawu. Dobra, karasie lecą do wody, oczywiście podczas transportu no niestety, ale się lekko uszkodziły, ale to nie przeszkadza, patrzcie jakie duże bydlaki. To nie przeszkadza z tego względu, że tutaj mam wodę, gdzie jest pH 8, jest autoregeneracja ryb. Czyli jak po prostu są poobijane, to bardzo szybko dochodzą do siebie. W ogóle pH w granicach 7,6, a 8,4 to jest najlepsze możliwe pH, jeżeli chodzi o hodowlę ryb, bo na takim pH nie występuje większość chorób oraz większość żadnych infekcji. Sama regeneracja następuje. Takie potężne karasie. Patrzcie. No, między 1,5 a 2 kg. Dobra. Zarybienie stawu, 70 pomarańczowych linów. Niektóre są takie białe, niektóre pomarańczowe, niektóre są, o Jezu, czarno-pomarańczowe. I tutaj druga kastra, łącznie 70 sztuk, między 15 a 25 cm. No tam może nawet trochę więcej niż 25. No niektóre są takie, centki są niektóre. O, ten na przykład fajny. Dobra, te dwie kastry lecą do wody. Tak pobliżej. Jeden z zielonych, zwykły jest nawet. Puszczę pan, chodź tutaj pobliżej. Dobra. Dobra. Jeden zwykły, zielony się trafił. Taki rodzynek. No i druga kastra. Dobra. I kolejna. Pyk, pyk. I poszły. Właśnie około 150 tych pomarańczów powinno być. Nawet po 200 może podchodzić. Bo rok temu około 100, może lekko ten staw puściłem ich. No, gitara. Oczywiście nie wszystkie ryby, które były wpuszczane, zostały nagrane, ponieważ nie zawsze się nagrywało, nie zawsze się miało czas, nie zawsze się miało telefon. Czasami to niektórzy moi znajomi znam nie wpuszczali tutaj ryby, bo ja zamówiłem ryby, ryby do mnie dojechały, mnie nie było, ale większość ryb została pokazana. Więc koncepcja na temat łowiska jest taka, że wpuszczamy ryby, wpuszczamy jak najwięcej gatunków ryb, ale uważamy na drapieżniki typu szczupak standard, bo one mogą trochę spustoszenie robić. Sumy, które zostały wpuszczone, albinosy są bardzo malutkie, więc one na razie zagrożenia żadnego nie robią. Potem w razie W będzie można je wyłowić, no i wpuszczamy ryby, które są rzadko spotykane albo niespotykane, typu właśnie te sumy, które widzieliście, sumy albinosy, czy między innymi złote orfy, klenie, świnki, certy, tak aby było tej jak najwięcej gatunków. Obecnie jest 42 gatunki ryb. Staw został dwukrotnie powiększony, więc teraz można tych ryb znacznie więcej wpuszczyć, no i też został pogłębiony. Więc tak się prezentuje. I tak jak wspominałem, jest to łowisko federowo-spławikowe, więc to nie jest takie łowisko typowo karpiowe, tylko bardziej pod spławik, pod feder. Można łowić na mikrodziga, zakaz spinningu, ale można łowić na mikrodziga, czyli wiecie, taka delikatna forma jakby ultra spinningu, bo jest pod to dużo gatunków. Następny film z rybień będzie już taki bardziej z tymi troszkę większymi rybami. Łowisko w 100% jeszcze nie jest skończone, łowisko dopiero może w 20-30% jest skończone, więc miejcie to na uwadze, rezerwując stanowisko, bo tak jak wspominałem tam w poprzednich filmach, można już sobie tutaj wykupić stanowisko i można sobie połowić. Na sklep rafisz.pl jest zakładka łowisko rezerwacje, tam jest podany cały regulamin oraz cennik i wszystko związane z tematem łowiska. Więc w tym filmiku to tyle, dziękuję wszystkim za obejrzenie i standardowo zapraszam w linki podane w opisie. Yo!